Anime bywa poważne. Rzadko, ale bywa. Dlatego Smocze Jaja są dokładnie takie same. Poważnie rozmawiamy o niepoważnych tematach związanych z anime, ale też bezpośrednio z Dragon Ballem, serią, którą przecież pokochało tylu Polaków. Dlatego nie czekajmy już dłużej, porozmawiajmy o anime. W jaki sposób znajdziemy tutaj nową osobę, Mikołaj? Nie, mam nadzieję, że się magicznie pojawi. Wojtek Bezi Wróbel! What? Nie spodziewałem się ciebie tutaj. Jak się tutaj pojawiłeś? No przyjechał spóźniony 40 minut. Ja się ciebie na miejscu. Ciebie się to nie spodziewałem, ale jest to całkiem adekwatne, biorąc pod uwagę okoliczności przybycia. Mieliśmy nagrywać bez ciebie, no ale dobrze, że już jesteś. No słuchajcie, teleportację jeszcze nie opanowałem do perfekcji, ale 40 minut to i tak nieźle. Przejazd kolejowy to jest bariera, jakby tak. Za nią nie działa magia. Bez nie przechodził jeszcze. Zbazowany. A co na wcześniej pytałem Czarnego Piotrusia, który gdzieś tam sobie lata. Jak to u ciebie z anime? Wiem, że ty też oglądasz. Też oglądam anime, tak. Jak? Ale ostatni tytuł, który widziałem, no to Attack on Titan, oczywiście. Przecież to ludzie kultury oglądają nie raz, nie tak, dwa. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie oglądał Ataku Tytanów, powinien to nie powinien w ogóle odebrane, tu być, prawda? Tak, nie też powinien mi się tak wydaje. Ja przynajmniej nie spoileruję zakończenia tego na antenie. Ale nikt nie zaspoilerował na antenie zakończenia Attack on Titan. Ja, nie ujrzało to... Jak będę na postprodukcji, to szepnę słówka. Będzie w blooperze. Ale dobra, coś poza Attack on Titan? Tak, Attack on Titan to zdecydowanie ulubione, ale... Baki Hanma na przykład, to moje guilty pleasure. W przyszłości... Bardzo lubię. Ja się tego w sumie nie wiesz, to jest niby spoiler, ale w przyszłości pojawi się odcinek, w którym razem z Piotrkiem będziesz na tej kanapie gościł, więc będziecie mogli podyskutować o dogłębnym przesłaniu, tak, Bakiego Hanmy. Tak mi się wydaje. No będę tego dużym fanem tego odcinka, bo Baki Hanma, też Jujutsu Kaisen, czy Jujutsu Kozen. Jujutsu Kaisen. Ale Jujutsu w każdym razie. Nie, jest mój świat w końcu, jest. Jujutsu Kozen, bo jest prawdziwie kozie. Jujutsu Kozen. Jak to było? To jestem zapalonym fanem anime, Jujutsu Kozen i Goro Sesatoro. Odpalamy w takim wypadku odcinek z Dragon Balla. Zamówiłem sobie super. Spodnie. Tego akurat nie widziałem. Nie oglądałeś Dragon Balla? Nie, serio, real talk, nie widziałem Dragon Balla. Widziałem czyli to będzie twój honest reaction. To jest mój dziewiczy odcinek Dragon Balla i to real talk, bo wiesz, Attack on Titan, Jujutsu, Demon Slayer, Death Note, Cowboy Bebop, takie on top of my head tytuły, które mogę wymienić, które widziałem. Ale Dragon Balla ani jednego odcinka w życiu. Ale cokolwiek znasz jakby z konceptu? Bo nawet jak ktoś nie oglądał, to chyba koncept Dragon Balla jest całkiem znany, nie? Z wszystkimi takimi arkami treningowymi w anime. Bardzo je zresztą lubię, więc kojarzę tutaj, wiecie, grawitacyjną komorę, trening i tak dalej. To wiem, że się wydarzyło w Dragon Ballu. Potem będzie na przykład sytuacja, gdzie Goku będzie podróżował... Nie, to akurat Vegeta... Ktoś tam będzie podróżował w specjalnym statku zbudowanym do treningu i tam też będzie cięższa... To jest całkiem taki powszechny schemat w anime, mam wrażenie, bo chociażby Rock Lee, on też miał, może nie grawitację, ale miał obciążniki, tak, z którymi ćwiczył i później była ta legendarna walka na tego piaskowego, Garę, nie? Na Garę, w trakcie tego jakby turnieju międzyszkolnego, czy jakoś tak? I to był moment, w którym dostał zgodę, że może zdjąć, bo troszeczkę przegrywał. Bez jej, ale ty jesteś wielkim fanem treningów. Tak. Próbowałeś kiedyś czegoś takiego? Z obciążeniami próbowałem. Próbowałem różnych ćwiczeń z obciążeniami, takich wiesz, kalistenicznych, ale... tak, żeby cały czas na przykład, nie wiem, przypinasz sobie do kostki 3 kg i tak chodzisz cały dzień. Tak, nie chodziłem tak cały dzień, ale na przykład biegałem z takimi obciążnikami na ręce i na nogi. Kupiłem takie, żeby zobaczyć właśnie typu trening Rock Lee. Jest to trudne, jest to ciężkie, na pewno trzeba się do tego przyzwyczaić. Jak pierwszy raz biegłem z takimi obciążnikami na ręce, to chyba miały nawet nie 3 kilo, ale 1,5 albo 2 kg. Tyle są sikor, wariacie. No to jednak były zakwasy, no było ciężko. Strasznie niewygodnie, iż na barki w ogóle siadało. Ciężkie to było. Ale czy kamizelka z obciążeniem nie jest w ogóle pewnym elementem? Jakby w pewnym momencie przychodzi poziom, w którym nakładasz po prostu kamizelkę na siebie i już tak ćwiczysz, chyba szczególnie przy kalistenice. Ciekawostka, trening, on nazywa się Murph, jest to trening amerykańskiego żołnierza już świętej pamięci, który właśnie po nim pozostał i polega on na tym, że robimy bieg na jedną milę, później 100 pompek, 200, nie, 100 podciągnięć, 200 pompek, 300 przysiadów i bieg znowu na jedną milę. One punch man trening. Trochę tak, i to wszystko właśnie... wykonujesz w obciążeniowej kamizelce, która ma chyba 10 albo 15 kilo. Ty, no bo czekolad, no, polski midlaner dla widzów, którzy nie kojarzą, gracz League of Legends, profesjonalny zawodnik, on wstawiał jakiś czas temu zdjęcie,
że biegał właśnie w takiej obciążeniowej kamizelce, albo spacery robił sobie tak, obciążeniowa jest generalnie super, bo jest bardzo praktyczna, wygodna pod względem takim logistycznym, że nic ci nie wisi na rękach ani na kostkach i ci nie ogranicza ruchu. No i nie obciera cię też w trakcie biegania. Tak, jest to bardzo też takie naturalne, inaczej zbliżone po prostu do tego, jakbyś był faktycznie 10 kg cięższy, jak nagle twoja ręka waży 2 kg więcej, to trochę dziwnie ciało reaguje. No a jak widzisz karpia na stole, to tak, trzeba ogłuszyć. No. Tak, już prawie. Jeszcze chwila i rzucę kulę wigoru. E? Co? On kombinuje. Jest dokładnie to samo, czyli Genki Dama. Chodzi o to, że Goku zbiera energię życiową, wiesz, wszystkiego, co się dzieje dookoła, potem ludzie mu jej użyczają. Siedzisz przed telewizorem i robisz tak. Goku, proszę. Goku, pomagamy Goku, pomagamy Goku, ręce w górę. Pod narty. Niech wieje. Son Goku, dajesz tego małpisona, proszę. Mega wdzięczny jestem za to mojemu bratu, bo ani nie mieliśmy żadnych dodatkowych takich kanałów telewizyjnych dla dzieci, za dzieciaka. Mój brat jest 6 lat ode mnie starszy i w pewnym momencie, w jakiejś tam wczesnej podstawówce jak byłem, powiedział: ej, Dawid, zdobyłem Dragon Balla, dawaj, razem oglądamy. I on wszystkie te swoje bajki, które za jego dzieciaka były bardzo popularne, jak właśnie Dragon Ball z podwórka, przed telewizor, ręce do góry i za ojczyznę, to on mi pokazywał to wszystko na kompie. I stąd też były zabawy, że przed komputerkiem kamehame. A to tak. I dawał mi kary na Dragon Balla jeszcze. Jak go denerwowałem, to powiedział: no i nie oglądasz. I ja nie mogłem przekraczać granic jego pokoju, bo był 6 lat starszy, nie chciałem tego robić. I on na moich oczach oglądał Dragon Balla, nie? Ale monitor był tak, że ja nic nie widziałem. I... Bo tak, że jeżeli... One Punch Man. No niestety on jest One Punch Man, ale w drugą stronę. Sytuacja była w ogóle w rodzinie taka, że jeżeli Dawid przekroczył granicę pokoju jego brata, to jego brat przekraczał granicę konwencji genewskiej. Jakby trochę tak, się niebezpiecznie. On naprawdę mnie pokonał. Wiedziałem, że jest mocny, ale... Nigdy nie nauczyłem się na Dragon Balla w telewizji. Ja go oglądałem, jakby małe, a oglądałem bardzo dużo świetnie telewizji. Świetnie, że pytasz, Wojtek, i nasi widzowie też pewnie tą informacją będą zaskoczeni, że na Polsat Games można oglądać Dragon Balla w oryginalnym japońskim dubbingu z polskimi napisami. A można też oglądać w polskim dubbingu. Wow, jakby ale masz wybór. Jak tak oglądam, to wydawało mi się, że Dragon Ball był delikatnie mniej brutalny jakby w tych momentach. To jest trochę jak oglądałem One Piece'a. Wygląda, jak mi się podobało. No ma takie trochę. Vegeta, jeszcze raz. Ale ten sam szok miałem, jak oglądałem One Piece'a, bo już od pierwszych odcinków i od pierwszych walk miałem wrażenie, że to są faktycznie jakby bajki nastawione bardziej na dzieci i później za 700 odcinków będzie trochę więcej krwi i przemocy. No a tutaj proszę bardzo, no małpa nie ma oka. Znaczy pamiętajmy o tym, że... mięśnie piersiowe, barki, bicepsy. Ty masz lepsze. Tak samo. Świetnie się prezentuje. Wracając do głównego wątku. Podoba mi się, Steven, że mnie zaprosiłeś, bo to pierwszy raz, kiedy faktycznie możemy zrealizować Smocze jaja, Bezi wchodzi w czwartą gęstość. No w sumie to się zgadzało. Ej, w ogóle popcorn. Ba, to nawet inaczej, to jest pierwszy raz... To nie są zwykłe jaja. To smocze jaja. Emanują złotem. Mogę ci dać za nie kilka sztuk złota? To mogę dotknąć? Są bardzo twarde, no możesz dotknąć. Myślałem, że jeszcze o innej czwartej gęstości mówimy, ale to jest chyba tajemnica Poliszynela tego programu. Nie, to chodzi o montaż na YouTubie. Chodzi o legendarny montaż. Ja myślałem, że chodzi o jeszcze inną czwartą gęstość. Nie ma. No właśnie. Nie ma innej czwartej gęstości. Nie znam. Albo ty bez zwykle jesteś raczej osobą, która zaprasza do programu, a nie jest zapraszana. To prawda. Odkąd skończyłem Full Focus? Tak. raczej to ja zapraszałem. Nie jestem zapraszany. Ale miło mi się, Iwan. No nie, dzięki tobie mogę wyjść. Ja pomyślałem tak. Dotknąć jajo, obejrzeć Dragon Balla. Muszę zaprosić... Znaczy muszę, chcę! chcę zaprosić 3 osoby do programu anime. I chcę, żeby to były osoby, które oglądają anime rzeczywiście, które mają pojęcia na temat tej kultury. I mam takie, kto od nas by to mógł być, żeby zrobić taki tematyczny odcinek, serię odcinków tematycznych, że nie wiem... Casuale oglądają Dragon Balla. Silvan i przyjaciele, nie? I mam takie, no to Bezi, Czarny Piotruś i Jazon. No. Cieszę się, że to mogłeś zrobić, Silvan, że nareszcie ty zapraszasz ludzi do programu, bo akurat
Z wami dwoma to wydaje mi się, że bardzo szybko ta możliwość zostanie mi odebrana. Dali, nie bez powodu zresztą, dali nam Shadowbana, wiesz, chyba na komentowanie w duecie, bo ostatni rok, raz się wydarzyło chyba rok temu, ale, ale Sylwan teraz ma swój program, więc nareszcie zaprosił i proszę bardzo, dzieje się to samo! Za każdym razem! Ale bez i play by play nie, tego, nie moja wina, że macie tę samą rolę. Co on tam robi? A to jest jakiś portal nad jego głową? Nie, to jest dysk, do zadający damage. Takie Kusivir, tylko nie wraca. Ale jest fest mocne. No jest mocne, tak jak Kusivir. Trochę szkoda, że już przed chwilą stracił przytomność, ale nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Paranoidnie! A no bo shot na jego kuperek. Koncept jest taki, że oni muszą mu odciąć ogon, żeby zmienił się z powrotem z małpy w Saiyanina zwykłego. Ale nie chcą go pokonać. Muszą. Chcą? Okej, ale nie chcą go zabić. Chcą. Też chcą. Oni... Żeby go zabić, muszą najpierw odciąć ogon, żeby zmienił się w człowieka. Czy pewnie mogliby go zabić. Znaczy, da się go zabić pewnie w formie małpy, ale to jest ciężkie. No tak. To była waszą pierwszą i niestety ostatnią pomyłką. Nie mieliście szans na wygraną. Przestań! No tak, jesteś tak niecierpliwy, że nie potrafisz poczekać na swoją kolej. Nie! Zostaw go! Biedactwo w tej chwili nie potrafi się nawet ruszyć! Ej, on... Już... What? No. Ale ty mówisz, że on fraudem jest? No bo był! Jednak z jakiegoś powodu się otacza w gronie tych najlepszych, co nie? To było Deus Ex Machina. Ja naprawdę nie zauważyłem jednego z was! Nie, mój biedny ogon! Live reaction. Real, plus jeden. A jest to chyba Światło Księżyca, jeżeli się nie mylę tam. Ja nie wiem, właśnie... Coś było wcześniej. Ja na morsowaniu. Ty właśnie słyszałem, że zacząłeś morsować. A skąd wiesz? Maguire mi mówił. I widzisz? I ludzie mówią, że jak zaczniesz morsować, to mówisz każdemu. Się okazuje, że powiesz jednemu, papli, już wszyscy wiedzą. A to morsujesz? Później na mnie. Wiesz, jesteś z nami pół godziny, jeszcze nie zdążyłeś przejść do tego tematu. On mnie podpuszcza. No byłem. No. Jednak się pochwalił. No. Jak wrażenia? Bo to było twoje pierwsze morsowanie. Nie no, drugie w życiu, ale pierwsze to było chyba z 2 lata temu. Raz wszedłem i stwierdziłem, że przez następny rok tego nie robię. Strasznie zimna ta woda. Strasznie zimno i nie warto w ogóle. Po co myście w zimnej, jak można w ciepłej? Ale teraz to miało swój vibe, dlatego że tam była sauna naprzeciwko plaży, z której się wchodziło do wody, bo to było obok jeziorka, to było dosłownie w Jeziorku Czerniakowskim, tutaj w Warszawie. Mhm. Więc były sauny takie na kółkach i można było wejść na saunę, później do wody na chwilę i znowu na saunę, i znowu do wody, i znowu na pyszną, ciepłą saunę, więc było bardzo przyjemnie. A to jest zdrowe? Żeby tak wielokrotnie korzystać z sauny i wracać do zimnej wody, do sauny, do... Wystawiasz się wtedy na skrajne bodźce temperaturowe i twoje ciało się przystosowuje. Jest to stresor skrajny dla organizmu, ciepły i zimny, ale jest to korzystne. Sorry, ale imagine, że jesteś dorosłym gościem, bierzesz dziecko za fraki i do tego dziecka po prostu z dyńki wjeżdżasz. Proszę. Gohan. Jaką twoim zdaniem kaloryczność utrzymuje Goku, żeby mieć taką formę? Ile Goku ma wzrostu i kilogramów? Bo forma to i optycznie mogę ocenić, ale tak estymując, nie? Ile on mierzy i ile waży? Dobra. Powiedzmy, że tkanka tłuszczowa jest, nie wiem, na poziomie 1% u niego. Nie, patrząc na niego, to tkanka tłuszczowa jest tak na poziomie 7-10%. Serio? Goku? Dużo. Nie, no jest mega docięty, więc myślę, że ma najwięcej 10%, ale prawdopodobnie mniej, około 7%. Żeby wam zobrazować, nie da się mieć, znaczy fizycznie jest to niemożliwe, żeby mieć 1% albo 2% tkanki
tkanki tłuszczowej. To bo jak wszyscy wiemy, to jest oparte na faktach, więc... Tak, jakby tak, więc... laser z dłoni, tak, baza. Tak. Ale 1% tkanki tłuszczowej, to jest jednak tak, no. Nie, no, ale takie gon wyglądają ludzie, którzy wchodzą po prostu na scenę w kulturystycznych zawodach. I oni mają tak między właśnie, między 7 a 10, no tak bardziej 6-7, no powiedzmy. A nie jest mniej? Nie jest jakieś trójka, czwórka? Nie, no jak dobra, no bez znaczenia. Ale około tyle. Szacujemy, ile ten gościu może mieć. On nie jest jakiś super wysoki. Taki 1,80 m. Max. 1,80 m. Nie, super wysoki, 1,80 m. No a ty ile masz? Popatrzę się zaraz. No, było trzeba pić mleko w dzieciństwie. No. A to był akurat skam największy. 1,80 m. Jest trochę skamem. 90 kilo ja bym mu dał. Albo 95. Nie. Więcej? Jeżeli on ma 1,80 m, to jest 10% bardzo tkanki tłuszczowej. Myślę, że ma tak z 90 kilo. Znowu go od śmieci wyzywał. Jakby. No. Podoba mi się, że tak wygląda zdobycie świata jakby przez najeźdźców. Wiecie, co z nim zrobić. Tak kończą frajerzy. To walczmy! Więc teraz chcesz ze mną walczyć, na serio? Kim jest ten młody? To jest co tam robi dziecko? Syn Goku. Ale nie Son Goku. Ej, on starego prawie trafił, nie po angielsku, po polsku. To jest syn Goku. Son Goku, Son jest Goku z angielskiego. To jest fair enough. Dobra, 1,80 m, 100 kilo, to utrzymanie jakieś 4,5 tysiąca. Ale czy wliczyłeś ilość ruchu, jaką on wykonuje, bo na przykład w trakcie tej walki mi się wydaje, że z luzem z piątkę mógłby spalić. Ale 5000 kalorii. Jak masz tyle mięśni, masz 100 km 80, to 4000 na samo utrzymanie, do tego aktywność. A na samo utrzymanie? Tak, na samo utrzymanie to 4000. Ty, no to dycha dziennie. No przy jego aktywności tak myślę, że z 8 do dychy. Co ty chcesz mi dać? To Michael Phelps tyle jadł. Tak czekaj, ale jak się nazywał ten ziomal, który zrobił ten taki challenge, że trzymał takie dwa pilary? Przez długo. Był jakiś taki... Mariusz Pudzianowski. Okej, to też w sumie. No, to chyba jest generalnie konkurencja na Mistrzostwach Świata Strongmanów. A możliwe. To o czym ty mówisz, że oni trzymają te dwa pilary. I to się jakoś nazywa konkretnie, nie pamiętam jak. Pewnie jakieś wyzwanie Herkulesa, znając nomenklaturę Mistrzostw Świata Strongman. Masz Herkulesa, będzie spacer farmera. Idziesz sobie, co nie? Teraz trzymasz świat, a teraz niesiesz mleko. To jest jakby... Ten sam turniej. Tak z drugiej strony, gdyby na tych wszystkich turniejach strongmanów konkurencje były ponazywane typu ciężarki, albo, wiesz, czy brali... Czy... Skipce. Stworzysz kulę! Właśnie młodego chopie. Masz 10 lat, ej! Ale wredny bachor! Co jest? I to małe dzieci oglądały. No, oglądają dalej. Kochan jeszcze nie jest na to gotowy, dlatego przekazałem... Szczerze? Baza. Udało się! I co mam zrobić? Teraz jej użyj! Połóż wszystkiemu kres! Ajajaj! Oj, jak boli! Uderzyć w sam środek celu. Nie będę w stanie stworzyć kolejnej kuli. Masz tylko jedną próbę, więc lepiej się postaraj! Tylko jedną próbę? Raz kozie śmierć. Czy Kuririnowi uda się trafić kulą wigoru w Vegetę za pierwszym razem? Czy może to zbyt trudne zadanie dla niedoświadczonej osoby? A, jakby sobie z ich popcorn jest do użytku. Okay. To nie. Tak, wy go możemy jeść normalnie. Tak, jest cały twój. Więcej niż Piotrek i tak nie zjesz. Dobrze, dziękuję. No, i w każdym razie, jak zacząłem oglądać anime, pierwszym moim anime w ogóle było Death Note. No, czyli tak w ogóle. Klasyczek. Klasycznie, ale nie klasycznie. Edukację moją z zakresu anime. No w sumie racja, przepraszam, w Polsce klasycznie to by było Pokémony, albo Yu-Gi-Oh, albo Shaman King. Tak, albo Dragon Ball. Albo. Właśnie. Kontynuuj. Moja dziewczyna edukowała mnie, dlatego że ja przez wiele lat byłem ignorantem, jeżeli chodzi o kulturę japońską i anime. Zupełnie to do mnie nie przemawiało, nie chciałem tego oglądać, zbraniałem się rękami i nogami, a moja dziewczyna do mnie przychodziła i mówiła: takie fajne widziałam, zobacz co byś ze mną, Hunter. Myślałem, że bardziej ci poleci Berserka na start. To by było real. Obawiam się, że ona nie widziała. Berserka. Nie widziała też, teraz w ogóle doszło do tego, że to ja jej polecam anime i mówię: Ewa,
Ewa, ale zobacz ze mną nowy sezon. Buckingham. A mówi, Wojtek, jak skończę Jujutsu Kaisen, obejrzę Buckingham. Tylko dla kontekstu. Tylko żeby wiedzieć, o czym Dawid, mówicie. Dawid, dzwonisz do mnie, przyjeżdżam do ciebie na chatę i robimy razem, viewing party Buckingham. A długie to jest? Kilkanaście odcinków? No! Znaczy, bo są... A, czyli takie krótkie. Kilka sezonów. Tylko jest kilka sezonów, ale a, no to wystarczy ci. Ja mówię sumarycznie. Ale no, jeden tak do 15 odcinków ma. Jeden sezon ci wystarczy dla kontekstu. A ile sezonów? Ze 3, 4? 3 jakoś? Do zrobienia. Bo jest ten Buckingham taki stary, stary. Tak. Do zrobienia w 2 ale dni. Ale to się nie liczy. Tych nowych są tak ze 3 sezony. Okej. W końcu cię dopadnę! To musi się udać. Muszę się skupić na wyczuciu jego ki. Jak patrzę na to, co się dzieje z Gohanem, no droga twojego starego do szkoły. A za 10 minut lekcje. No, no. A on jeszcze mówi temu bezdomnemu, nie mam gotówki, to jest jakby, zostaw mnie. Zaczyna padać śnieg, podjeżdża jakieś auto, on się chwyta zderzaka i jedzie. Ślizg na butelkę. Ten biegnie, terminal mam, może być kartą. Może być kartą. Dobra, mam! Czy ty tam jajka wysiadujesz, gamoniu? Zamierzasz w końcu tym rzucić, czy nie? Ale bezczelny. Ten z mieczem. Chociaż w sumie ego mógł mieć podbudowane pod tym. Trafi, czy się nie trafi? Raz nie trafił, no. To jest, by the way, wiesz, giga ważny, turbo mocny, ekstra super atak. No mi się wydaje, że jak tak Vegeta będzie patrzył przez 5 km, jak to leci w jego stronę, to trafi. To inne. Zrobił oni! Nie! Młodego trafi przez jeszcze. Kozłek, no młodego jeszcze trafi, tak? Jesteśmy zgubieni! O nie! Jest... Ale klasyk. O! Kochanie! Kochanie, kula wigoru została wycelowana w złowrogie ki Vegety. Jeśli nie masz w sobie zła, nic ci się nie stanie! Jeśli nie masz w sobie zła, nic ci się nie stanie. Ostatni raz o spowiedzi byłem. Jest szybko. Not God. Odbił to? No, odbił to. Uuu. Kopnął piłkę. Tak, bo jak złapałeś, albo nie dotknęła ziemi, tylko gdzieś tam w powietrzu, no, to mogłeś to złapać. Tak. Udało się! Skoro żeby odbić Genkidamę, czyli kulę wigoru, trzeba być nieskazitelnym, trzeba być czystym, trzeba mieć szlachetne serce, to kto z polskiego sportu z listy, którą wam podam, by odbił tę Genkidamę? Awahir, Jankos, Trymbi, Selfmade i Snacks. Trymbi Bimbi. Okej, czyli Trymbi, to teraz spektrum podaję, uwaga. Niech świat płonie, ile na tym zarobię, nie interesuje mnie ratowanie świata, chciałbym pomóc, ale... i czyste serduszko da radę. No to czysto szkoda, rada jest Trymbi. Tak. Chciałbym pomóc, ale jest Jankos. Serio? Tak pomóc, mi się wydaje. Drużyna mi nie pozwala. Na przykład kieruję się tym, w co sam wierzę, co nie? Że jednak własny interes też jest ważny, ale lubię pomagać. Tylko na koniec dnia, jeżeli to będzie mi szkodzić, to nie mogę tego zrobić. I tutaj pojawia się ale. Chciałbym pomóc, ale muszę wykalkulować, czy mogę to zrobić to też w tym momencie. Z jego pozycji mam wrażenie tych wylistowanych osób. Jankos jest, biorąc pod uwagę jego zbudowaną już pozycję w świecie sportu, osobą najbardziej sprawczą, no ale nie każdemu pomóc może. Też. Nie zawsze jest to też słuszne, żeby każdemu pomagać w każdej sytuacji. Jednak ma ograniczoną ilość zasobów, czasu i tak dalej. Więc myślę, że Janko jest tutaj dobrym typem. Dobra, dalej. Czekaj, bo jest akcja, że młody młogon odrósł. Nie. Jak odrósł? On nie chce mu po prostu zabrać, czy coś? Jeśli uda mu się przemienić, będę miał problem. A czy ją mu odetnie ogon? Tak gołą ręką?
Nie, to jest moja ulubiona postać, actually. No, ja jestem pod wrażeniem. Naprawdę jest dobra. Wow, ej, no. Mocno uderzyło. A ta zbroja miała być odporna na... Twój every gym, bro. Ziemskie bronie, by the way. Nie mogę odebrać telefonu. Dobra, czyli byłby tak, a Wahir, niech świat płonie. Tak, Jankos jest... Chciałbym pomóc, ale... Ale nie interesuje mnie ratowanie świata, też pasuje mi do Wahira. Kurczę, nie. Nie? Właśnie. Tutaj bym bardziej dała Wahira. Znaczy, żyje w zgodzie ze swoim kompasem moralnym. Na małą skalę. Tak postrzegam. Zdając sobie sprawę z tego, że... jest uosobieniem tego nadrzędnego przekazu Jordana Petersona, posprzątaj swój pokój. Tak, bo on sprząta swój pokój i dba o to, żeby jego pokój był czysty, ale właściwie nie ingeruje specjalnie w życie innych ludzi. Czy gdyby Awahir miał zasoby Mr. Beasta, to czy też by uzdrowił 1000 osób z braku wzroku? Dobrze, się zadam pytania. No, skoro tak prowadzicie tę dyskusję... Czy jeżeli miałby zasoby... Nie, niech się Awahir wypowie. Ale... Nie będą pana osób. Może nie uratowałby tylu osób. Ale może by zrobił Squid Game i dał wygrać jednej. To też na koniec dnia jest pewna pomoc. Na pewno ograniczasz emisję węgla. No. Co zrobiłby Awahir, gdyby miał takie środki jak... Telefon do przyjaciela. Zadzwońmy do Michała. Awahir, co byś zrobił, jakbyś miał zasoby Mr. Beasta? Nie wiem. Aramka zagrał. Żeby powiedział, no wziąłbym Aftershocka na zaku, a co? Podoba mi się, że ktoś, jeżeli to trafi do odcinka, ktoś odpalił ten program, myśląc, okej, znamy kulisy Dragon Balla. Poznamy kulisy tego świata, może ktoś to się o, młody przeżywa dojrzewanie. Bez szpiku, wyrastają włosy. Ten nie, no co? A teraz przeżywa czasy szkolne. O! Wstrzymać, póki jeszcze mogę! Kochanie, wierzę w ciebie! Jak dłużej o tym myślę, wydaje mi się, że Awahir no, wykorzystałby tę okazję, jeżeli by mógł, bo dla... No, nie znamy do końca sytuacji Mr. Beasta i chodzi o to, że ta jakby sytuacja Mr. Beasta... chodzi o to... Ja słyszałem różne doniesienia też z podcastów i tak dalej, jak to chodzi... Jak to wygląda, jeżeli chodzi o reinwestowanie z tych filmów na inne filmy? No. Krótka odpowiedź, moim zdaniem by pomógł. Dobra. To jeszcze tak, został do przydziału... Długo nam zajęło. Self-made i snacks. Mamy to. Self-made i snacks. No i dalej, jakie były? Niech świat płonie, ile na tym zarobię? No to znaczy, łatwo. Na tym zarobię, tak. Self-made, niech świat płonie. No i dobra, dzięki panowie za współpracę. Dzięki. Proszę bardzo, nie ma problemu. To tyle, możemy już do domu. Nie no, jeszcze półtora odcinka jest. Musimy się dowiedzieć, co się stanie z Małpiszonem teraz. Ale teraz z Małpiszonem jest mały, młody. Tak. Ktoś inny. Bo mu odrósł ogon. A dlaczego mu odrósł? Znaczy nie odrósł, tylko on miał. Wyrósł mu, on nie miał ogona, nie? Mhm. A on teraz on jeszcze nie kontroluje. Sobą, czy... No właśnie, bo tak widzę, że chłopem trochę rzuca. Przed treningówkę wziął. Jeden pierwszą, za dużo. Pierwszą w życiu. Hormony brata zaskoczyły. O. Do skitu, to jest ten twój kolega, który miał wąsa w podstawówce. Gohan! Nie w nas! Nie! Mord nie tędy! Nie! Krillan be like... Ty mały... Gohan! Skontrolował bestię. Nie no, bestia uwolniona. Tak. I wie o tym każdy. Pewnie jego ludzka połowa toczy piekielną walkę. Dlaczego on się zmienia w małpę? A, no bo... Bo Sajanie mają taką moc. Bo to jest jego perka, nie? W sensie to jest pasyw rasowy. Jak w WoWie masz na przykład, wiesz, że tam o, krasnoluty mają coś, elfy, no to Sajanie mają, mogą się zamieniać w małpę. Na, jeżeli mają ogon, bo na przykład Goku wcześniej został odcięty, teraz odcięli Wegecie. I... A to każdy Saiyan tak właśnie może? Czy nie każdy ma ogon? Na czym polega? Masz ogon, może być małpą. Oh.
za chwilę mnie zmiażdży! Ale nie zmiażdży, bo w trakcie spa... Okej, okay. A, czyli... Bo... Ja ją po prostu... Myliłem się. Myślałem... No. Okej, okay. O co mi chodziło? Myślałem, że w trakcie lotu już są wyżej i on się zmieni już w dzieciaka. Że finalnie nie to będzie tak źle. Sztampowe. Tempo jest niezłe. Największym w ogóle szokiem dla mnie, jak zacząłem oglądać przykładowo One Piece'a, no to jest tak chyba główna zajawa ostatnia ze świata anime i dużo porównuję do tego i do Jujutsu Kaisen, no. To szokiem było dla mnie, jaki One Piece jest wolny. Bardzo. I to jest chyba domena w ogóle starszych anime, mam wrażenie, że tam... Anime? Nie, anime. To jest domena tasiemców. Też, ale... Dragon Ball trzyma lepsze tempo i animacje niż myślałem. Myślałem, że to jest dużo wolniejsze. Przypominam jeszcze raz, to jest po liftingu, że docelowo Dragon Ball miał tragiczne tempo. Tak? Dragon Ball... A, czyli oni liftowali to jeszcze tak, że na przykład ucinali niektóre animacje, tak, żeby były bardziej dynamiczne. Dobra, jeszcze raz, bo może to do ciebie nie dotarło. Dragon Ball Z ma jakieś 300 odcinków, a tak. Dragon Ball Kai ma 100, ale a jest zawarta w nim, ta sama treść. Ale okej, okay, ja myślałem, że mówisz o tym, że wyrzucili właśnie filerowe odcinki. Nie wiedziałem, że nawiązujesz do tego, że skracali też te odcinki, żeby tempo było lepsze. Właśnie skracali. To ma sens. Bo na przykład jedna z najdłuższych walk w ogóle w historii anime, i to taka bardzo memiczna, to jest walka, która ma miejsce w tej serii między Goku a Freezą. Okay. I walka między Goku a Freezą trwała jakieś kilkadziesiąt odcinków, gdzie... Co? Tak. Kilkadziesiąt? Gdzie większa część tych walk polegała walka tylko na tym, że ziomal jeden stoi po lewej, drugi po prawej i się na siebie drą. Co? I ładują power spella, wiesz, i leci tak... Drugi... I stoi, kilka odcinków tak stoisz. Po 30 odcinkach to już było, wiesz... Kalender vs. Team Stargaming. Naprawdę. Trochę tak. Dobra, to może zamiast moczych jaj otwórzmy po prostu podcast o anime, co? Szczerze? Odcinek pierwszy, Baki Hanma. Ja to kupuję. Ej, i wybierajmy zawsze anime i ludzi, którzy... Jedna z osób w tym gronie nie oglądała tego, a dwójka jest wkręcona w fest. Dobra, dobra. I sadzamy go pomiędzy. A idealną osobą byłaby osoba, która... Nie chciała, jak na przykład wy oglądacie, jest porwana, ale idealna osoba byłaby taka jak ja z Attack on Titan, że wy jesteście wkręceni, a ja mówię, dlaczego mi się nie podoba. I oglądamy i wy mnie próbujecie przekonać, waszym zadaniem na sezon jest przekonanie mnie, że Attack on Titan jest super. To, czego jeszcze nie doświadczyłeś, Dawid, tak mi się wydaje, bo ty, dobrze wiemy, Dawider, Azonetachowicz, jesteś wkręcony w muzykę, no. Attack on Titan ma... Tak, świetny, znakomity soundtrack, naprawdę. Najlepszy, jaki słyszałem. No nie będę ukrywał, no jest niezłe. I to wiesz, mówisz tutaj o openingu, ale ogólnie soundtrack tak, w anime jest świetny. Przepraszam, ale na ten moment w moim sercu gra tylko Gojo Satoru OST. W tym momencie, szczególnie Gojo vs. Sukuna. Outro Jujutsu Kaisen z taki banger. Ale to mówisz o tym pierwszym. Tak. No jest niezłe. Dobra, panowie, bo nowy gracz się wbił na ring. Kto się zalogował? No, czyli właśnie przywaliła Krillinowicz z jakiegoś powodu. To jest ona, tak? Tak. Mamusia. To jest Matula? Mamuśka. To jest mama Gohana i żona Goku. Spokojnie, Gohanowi nic nie będzie. Goku jest w gorszym stanie. Przeżyje, ale ciężko z nim. Hej, popatrz tam. Biedactwo! Obiecuję, że już cię nie opuszczę nigdy, słyszysz mnie? Zadbam, żeby nic złego ci się nie stało. Gohanku, mamusia... Czy mamy teraz te odcinki... Gdzie walka się skończyła i przez trzy odcinki będzie radość? Tak. Znaczy radość. Ogólnie to Chichi ma z jakiegoś powodu wywalone w Goku totalnie. Goku! Son Goku! Jesteś cały, Son? O, paskudnie cię urządzili. Wybaczcie, Saiyanin uciekł przeze mnie. Skądże? Przeżyłeś walkę z nim, nie bądź dla siebie surowy. Karinie... Znaczy nie wiem, mi to totalnie nie pasuje, że Bulma jest bardziej przyjęta losem Goku niż... niż Chichi. No bo mają inną wrażliwość, no bo, może. No. Kurczę, Chichi to już wiesz, tyle razy to przeżyła, jak ona jest z Goku. Nie robi to już na niej wrażenia. Wie, że Goku nic nie będzie. Proszę, nie płacz. Wiem, że nie jest wcale kolorowo, ale nie trać nadziei, bo przecież zawsze jest jakaś szansa, że wszystko się ułoży. Istnieje pewna szansa. Najdłuższa walka na kciuki, jaką w życiu widziałem. Pytanie, kto wygrywa. Oh,
zostaje ciało Tsu, ale nie widzę nigdzie jego ciała. On wyleciał w powietrze. Wielka szkoda, że nie da się cofnąć czasu. Cóż za strata. Mam ogromną nadzieję, że uda nam się przywrócić do życia wszystkich poległych. Ostatnio zbyt wielu porządnych ludzi... Ale to jest akurat... odwrotność One Piece'a. Jakby w Dragon Ballu postacie wpadają jak muchy. Tak, i nie ma tego ciężaru śmierci. Tak. Na przykład w Attack on Titan padają jak muchy i jest ciężar śmierci. Mówi? Ale wiesz co, to może wynika z faktu, że my wiemy już, czym jest Dragon Ball, bo kiedy to wychodziło, to wydźwięk był zupełnie inny. No może, tam chyba większą rolę na samym starcie grały te turnieje przykładowo, niż te tak. walki w terenie. No, bardzo. A na turniejach nie eliminowali się chyba do śmierci, tylko do takiego wykończenia praktycznie, że oni byli bardzo poturbowani, ale na koniec dnia wstawali, nie? Jesteś bezpieczny, ale co ty przeżyłeś, to straszne! Miło, że się ocknąłeś. Jesteśmy z ciebie dumni. Dziękujemy ci, Gohan. Co się stało? Gdzie Sajanin? Głupia sprawa. Gdzie Sajanin? No ale to nie ma znaczenia, bo jestem pewien, że już nigdy więcej go nie zobaczymy. Spoiler! A gdzie tatuś? Jestem tutaj, Gohanie. Tylko dzięki tobie udało mi się przeżyć tę walkę. Nie no, brat jest tak zmasakrowany, dajcie mu odpocząć. A on sam sobie nie daje odpocząć. Jak? Mógłby się nie odzywać i się nie śmiać na widzicie, przykład. Gdyby to było Baki Hanma, wystarczyłoby zjeść 10 steków, popić czerwony winem i myślę, że regenerował. Przecież tak samo, czego ty chcesz? Być dosłownie tak poczekaj, oni jeszcze nie dolecieli. To wina Goku, że mały Gohanek musiał przez to przejść, a jest przecież niewinnym dzieckiem. Kocham ją. Ale potrzebowali mnie, bym uratował Ziemię. Skończmy dyskusję na ten temat. Ja mam rację. Jaka zbazowana mama. Goku, mogę jej przydzwonić? Hej! Jakbyś ich ożywił? Pragnę zaznaczyć, że to zabrzmiało tak, jakby on już wiedział o tych zachowaniach. I jak był w domu Goku, to było pewną praktyką. No, to jest niezdrowe. A tego gdzie wystrzeliło w kosmos? Co jest? Reszta tam płacze nad Goku. Porwał Goku! Goku, chodź pogadać. To, co Vegeta powiedział potem, dało mi do myślenia. Nappa! Dosyć tej zabawy, wykończ ich! A co w końcu z tymi całymi smoczymi kulami? Bez obaw! Mam już nowy plan! Polecimy na Namek, ojczystą planetę Namekianina, a tam z pewnością znajdziemy odpowiedzi na wszystkie nasze pytania. To jest zawsze kontrowersyjny temat, dubbing, ale naprawdę myślę, że dubbing w Polsce jest na bardzo fajnym poziomie w większości. Czasami zdarzą się takie kwiatki. No takim kwiatkiem będzie tutaj, no wiadomo, słychać, że dziecko nie jest dubbingowane przez dziecko, prawda? Ale to są pojedyncze sytuacje. Tak. To raczej... Całościowo ten dubbing jest naprawdę dobry. Tak, jestem zadowolony. Często to, co ludzie mylą z postrzeganiem dubbingu, to są tłumaczenia. Tak. I często się zdarza, że coś nie jest tłumaczone na język polski, tylko po polsku. Tak, tylko że dosłownie tłumaczą i wtedy to wychodzi koślawie. Natomiast sami aktorzy głosowi są bardzo, bardzo w porządku. Cóż to za pytanie? Ładne rzeczy. Te smocze kule są nieźle przereklamowane. Od dawna mnie korciło. Znalazłem, są. Nie aż tylu, co wcześniej, ale jest prawie setka, to już coś. Nieźle sobie żyją. To jest tam aż 100 zielonych ludzi. Jaki jest wniosek z tego arku? Bo to jest setup, no widzisz, o co chodzi? Że przylecieli kosmici, chcieli odebrać ziemię, która miała być ich, nie udało się, została ziemia obroniona przez Goku. Okej. Czy nie uważacie, że ta walka była trochę słaba? Wiesz, co jest ciekawe? Być może to, że Dragon Ball Kai jest przyspieszone, może to właśnie przeszkadza w odbiorze. Może? Bo wszystko jest takie zraszowane. Że wszystko się dzieje zbyt szybciej, o wiele szybciej niż powinno się dziać. Ja, może to wynika z przekleństwa przez wiedzę, co nie? Jakie może, się ma, że tak. Spodziewałem się więcej, na przykład no, pojawiła się ta kula od Goku, tak? Te gam. No, nie, to nie to anime. No. Ale pojawiło się coś. Ale spodziewałem się bardziej czego? Okej, no może tym więcej czymś od Vegety była ta małpa. Dobra, no bo chodzi o to, że wcześniej
wszyscy, nie znając kontekstu, wszyscy byli przekonani, że Goku jest jedyny w swoim rodzaju. Okej. Okay. Jakby nikt nie wiedział, no to by miało sens w sumie. Nikt nie wiedział, że on jest Saiyaninem dotychczas. No nagle, czyli Vegeta był w tym momencie pierwszym, drugim Saiyaninem. Nie licząc Gohana, bo Gohan jest dzieckiem Goku, ale więc też można nie się... wiedzieli, że... Jakby też nie wiedzieli, że jakby Gohan jest Saiyaninem, bo nie mieli skąd te informacje wyciągnąć. No tak, ale no właśnie wiedzieli, że po prostu jest taki jak Goku. O, tak, o to mi chodzi. Tak, tak. A tak, dopiero tak. Jak zobaczyli Vegetę tak. I połączyli, ej, on też jest taki jak Goku, pierwszy był Raditz, to mieli kontekst trasowy teraz. Bo jest cała ta ekipa tych Saiyanów, nie? Którzy byli wynajmowani. Raditz, czyli ojciec Goku. Czy on był bratem? Brat. Dobra, brat. Zawsze mi się myli. Tak, był bratem, przy czym Raditz przyleciał, dostał oklepę, tylko że był najsłabszy z nich wszystkich. Mhm. I koniec był taki, że Raditz i tak zdążył zabić Goku. Więc przez ten rok, zanim przyleciał Vegeta, Goku i cała reszta trenowali. Co to jest w ogóle za plan inwazji? Najpierw wysyłasz najsłabszego, żeby przylecieć rok później? Żeby zbadać teren. Czy... Zbadać teren? Dawid, powiem tak, nie będę ukrywał, podniosłeś największą, najprawdopodobniej zagwozdkę i bezsensowność fabularną Dragon Balla. Wysyłasz jednego, słownie jeden, J-E-D-E-N, najsłabszego. Dziwisz się, że przegrywa i przylatujesz rok później, albo w ogóle przylatujesz rok później, żeby sprawdzić, co się... Najprawdopodobniej wysłałeś zwiadowcę, którego i tak spisałeś na straty, więc nie dostaniesz żadnej informacji, więc tylko zdradziłeś swoje plany. Znaczy, bo widzisz, bo tutaj pojawia się kolejna rzecz, mianowicie Saiyanie są przekonani o swojej wyższości i oni na przykład wysyłając Goku na ziemię, oni byli w szoku, oni nie wiedzieli, co się dzieje z Goku. Oni zakładali, że Goku już pobił ziemię. Aha, czyli Raditz był bardziej... Przyszedł odebrać wjazdówkę. Tak, tak. No. I on jak przyleciał... Że na gotowe. No. Jak przyleciał, okazało się, że Goku ma swoją rodzinę, z ziomalem ze wszystkimi, to w szoku był chłop, nie? Tylko co na miejscu miał do robienia Raditz? Bo z tego, co mówisz, Raditz miał przylecieć... Tak. I powiedzieć, it's fine. Tak. I wrócić. Miał zrobić quality checka. Okej, okay. Czyli no zobacz, wynika że z tego, właśnie, tak. Że jak tak wrócił, powiedział, że Ziemia nie jest podbita, że tak naprawdę jeden z nas jest fraudem. No. I Vegeta powiedział, jak to fraudem? I sam zleciał. Okej, okay. I tę wersję jestem w stanie kupić, że jakby... Nie, to było tak, Raditz przyleciał, wkurzył się, że nie jest nic zrobione, zaczął z nimi walczyć, dostał tak. Na łeb, zabił mnie w międzyczasie Goku, ale przez to, że sam przegrał i Ziemia dalej nie jest podbita, a Vegeta to wszystko obserwował przez te swoje okularki, przez nadajnik, który miał też Raditz, to powiedział, dobra, musimy sami przylecieć i to załatwić. Okej, okay, czyli stąd jakby wiedział, że jakby Raditz nie wrócił, nie wysłał gołębia. Tak. Jakby chodziło mi o informację zwrotną, skąd ona pochodzi. No to od Raditza. Co jeżeli Raditz by przyleciał i też by się zakumplował i też by założył rodzinę? A z drugiej strony, właśnie jak jesteś no i co jest wtedy twoim planem A? I wtedy walczysz dwóch na jednego, już nie masz samego Goku i rodziny, tylko masz Goku i Raditza i rodzinę. No dobra, i masz ale tutaj Gohana na dwa. Ale tu był Nappa i Vegeta, byłoby 2-2, tak battle. No to miałeś 2-1, jak się skończyło. Jakby i nie przewidziałeś tego. Bo Nappa już moje ego top no. mówiłoby mi, żeby przewidzieć tę sytuację i że jeżeli moim on planem... On myśli, że jakby jego ego top jest lepsze niż inne ego top. Nie, to on tak. Myśli, że nie. On przede wszystkim uważa, że jego ego top, jakby jego ego top pozwalałoby mu na racjonalne myślenie. A tak nie jest. Bardziej myślę, że ja nie jeżeli wiem, myślę... Na Dragon Ball, ale jedna rzecz, którą chciałem wtrącić, że skoro oni się tak sparzyli, a mają ego top i takie mniemanie o sobie jako Saiyanie, no. To wtedy chcieliby upewnić się, że nic więcej nie pójdzie po nie ich tak jak przed momentem okay. I wiesz, ze zdwojoną siłą teraz zaatakują Ziemię, żeby to naprawić, ale bo tak bardzo by to godziło w ich ego. Ale bo teraz uważajcie, bo teraz wiadomo, że tego jeszcze w sumie nie wiemy i powinniśmy się o tym dowiedzieć dopiero później, ale kontekst jest taki, że okazuje się zaraz, że Vegeta wcale nie jest największym złolem, tylko przylatuje jego pracodawca. Kto to był w ogóle? Kto był? Dowiecie się tego, moi drodzy, w kolejnych odcinkach Smoczych Jaj, na które was serdecznie zapraszamy. Tobie, Azon, serdecznie dziękuję. Musisz się odteleportować stąd. Szuflada. Dziękuję, Bezi. Bardzo dziękuję. Do wieczorka. To była przyjemność. Dobra, ja się teleportuję. A ciebie, Bezi, oraz naszych drogich widzów zapraszam na kolejny odcinek Smoczych Jaj.